Kierowcy spodziewali się kontroli, a zamiast niej otrzymywali prezenty od Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Były to zawieszki do aut, które mają przypominać o ważnych znakach drogowych, a mianowicie o przejściu dla pieszych i ograniczeniu prędkości do 50 km na godzinę. Miły prezent tak od rana od policjantów? Tak, bardzo miły. Co tam pani dostała? Taki zapachowy gadżet. Przyda się w samochodzie? Na pewno się przyda, przypominający o zwolnieniu przed przejściem. Ale rozumiem, że pani i tak zwalnia. Oczywiście, że tak. Zawsze na przejściu dla pieszych uważam. No, człowiek może wyjść za samochodem i nie zauważyć, tak zawsze zwalnia. Tym bardziej jeszcze dzisiaj, kiedy ślisko. Tym bardziej, nie? 20 tak. Akcja policjantów z Leszna wpisała się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Odblasków, którymi obdarowywano rowerzystów, motocyklistów i pieszych. Z prezentów szczególnie ucieszyły się dzieci z przedszkola Kolorowy Świat. Policjanci zachęcają do noszenia elementów odblaskowych w czasie jazdy rowerem czy motorem albo w trakcie spaceru, co ma poprawić bezpieczeństwo. Z obserwacji policjantów wynika, że elementy odblaskowe nie są popularne, a jednak mogą komuś uratować życie. Może przestrogą niech będą policyjne statystyki. W 2016 roku na terenie podlegającym Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie doszło do 22 wypadków z udziałem pieszych, w których rannych zostały 23 osoby. Jedna osoba zginęła. Do tragedii doszło przy ulicy Sułkowskiego.